W dzisiejszym odcinku pokażemy ten przegrzany rynek. Pokażemy band, który po prostu bije wszelkie rekordy i będziemy pokazywać, czy już widać te właśnie światełka mówiące o tym, że to już jest te przegrzanie. Zobaczcie, czerwone, no to są zielone, ale czerwone obroty. Boom, wszystko na zielono, czyli tutaj typowe uliczne światła. Każdy idzie, pamiętacie, na ulicy zielone, każdy idzie. Zobaczcie, boom, każdy idzie. Derywatywy już, super wiadomości, ok? Tutaj, break the move, proszę bardzo. Financial Watchdog imposed by scammer Polish, czyli mamy wiadomości na końcu telegraf z Polski, a także i polskie nakręcenie tutaj inwestorów indywidualnych, czyli na całym świecie mamy ten sam trend, więc zapraszam Was na ten odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto, zaczynamy. Wszystko i wyłącznie, co tutaj powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Jakoś tak. Więc jedziemy. Po poradę inwestycyjną udajcie się do doradcy inwestycyjnego. Dobra, dzisiaj wielkim zaskoczeniem, zobaczcie, jest band. Band po prostu odleciał w kosmos. Fum, popłynęliśmy na tygodniówce. Jest jedna wielka czerwona świeca, zielona świeca. Pamiętajcie, że on to odda. On to odda, ok? Nie tak jak polityk, który kiedyś ukradł spichlerz zboża i powiedział, że on to odda i nie oddał, ale on to odda. Prawdopodobnie tutaj będzie ta strefa value zone. Zobaczymy, może trochę za długo ją zrobiłem, zobaczymy, jak to się tutaj nam pokaże. Jest tutaj mniej więcej pomiędzy Fibonacci 50 a 60. Można by było ją tutaj przekręcić. Zależy kto jak będzie chciwy. I zobaczcie, mamy już tutaj powoli wolumeny spadkowe. Nam się robią te czerwone. Zobaczcie, tutaj już od 3 godzin jest więcej sprzedaży niż więcej kupna. Więc a co prawda energia nadal się nabija. Więc nie wiem, czy ten trend będzie tutaj to spowodowany tym, że to akurat spadnie. Jest jedna rzecz, która powstrzymuje mnie od właśnie tego, że tu może nie być ten value zone. Ja co prawda właśnie zrobiłem z 0,17 BTC na bandzie na ponad 0,9, więc całkiem dobrze. I teraz spróbuję odkupić go. Tutaj gdzieś sprzedałem właśnie na tej górce i spróbuję go odkupić tutaj niżej, żeby go po prostu pomnożyć. Jak możemy zauważyć na innych wykresach, tutaj mamy też Bitcoina, zobaczcie, mamy, wypadliśmy z tego kanału wzrostowego i zobaczcie, cały czas, jak sobie to tutaj wyłączę na godzinówce, cały czas jesteśmy w tym tutaj range'u. Może przełączę na inny wykres, będzie lepiej widać. O. Tutaj jesteśmy w tym range'u od poziomu 10, prawie 12 tysięcy do tutaj poziomu powiedzmy 11500 prawie, że. No i w tym tutaj range'u tutaj się usytuujemy. I zobaczcie, w tej chwili na Bitcoinie zaczyna rosnąć nam energia na godzinówce, na czwórce i na dniówce, więc prawdopodobnie nie jest to koniec ruchu Bitcoina i te pary bitcoinowe, które teraz nam dały, spadną. Będzie to chyba dobry moment na dokupienie tychże różnych rzeczy. Ja bym już nie szedł tutaj w te rzeczy. Zobaczcie, no w tym range'u, który nam tutaj poszedł, zaraz to jako tak naszkicuję na szybkiego, ten range jest tutaj i tutaj. I zobaczcie, tworzy nam się tutaj typowa formacja wzrostowa. OK, więc mamy tu jeden, możemy nawet tutaj naszą tą teorię tych trzech tutaj pinów. Jeden, drugi i trzeci do góry. No zobaczymy. Z tego możemy cieszyć trójkąt tutaj zbudowany, chociaż tu jest już zbudowany. Jest to silna konsolidacja, więc teraz obserwujemy, gdzie ta konsolidacja się zakończy. Prawdopodobnie w jakieś, ja wiem, 4 godziny będziemy wiedzieć, czy wyłamujemy się górą, czy dołem, ale trend jest wzrostowy. Tutaj tworzy nam się podobnie znowu ten rounding top. Więc te wyłamanie tego rounding topu świadczyłoby o dalszym pójściu. I tu mamy figurę typowo taką bullish. Więc obserwujmy przez kolejne, no ja wiem, 2 do 4 godziny, co tutaj się będzie działo. Jeszcze na czwórce byśmy tylko zobaczyli tą całą tutaj sieć. Na czwórce jesteśmy w tym trójkącie. Co prawda ten kanał tutaj, który już był, został taki wyłamany. Mam tutaj retest, ale ja bym ten trójkąt tutaj obstawiał dokładnie. To ten trójkąt właśnie, tutaj właśnie co mówiłem, o tutaj jest właśnie ten trójkąt i ten trójkąt pokazuje nam, że już tworzy nam się tutaj
mniejszy trójkąt o właśnie takiej podstawie, więc obserwujmy, co tutaj się stanie. Ja może jeszcze tu pociągnę tą kreskę, żeby tak było. O. Wiem, skąd te negatywne komentarze pochodzą prawdopodobnie. Potem właśnie o tym powiem. Jest ich bardzo mało i dlatego właśnie chyba wiem, skąd pochodzą. To w sumie bardzo dobre, bardzo dobrze. To tylko pokazuje, że nieciekawie jest z powietrzem polskim na YouTubie w krypto. Złoto. No złoto tutaj jest zamarło, więc zobaczymy. Zobaczcie, duży wolumen na czwórce, spadkowy, znaczy sprzedażowy, więc uważajcie, żeby złoto nie zaczęło swojego dnia z przypałem w dół. Podobnie jest ze srebrem. Zobaczcie, tutaj silny spadek, więc tutaj jest mniej więcej o tu w tym miejscu. Tworzy nam się silna strefa, gdzie to jest? Tutaj i tutaj. Tutaj tworzy nam się silna strefa wolumenu spadkowego. Ja to może tutaj tak tylko dam. O, to będzie wolumen spadkowy. O, tutaj. Ta strefa jest teraz silnym takim wolumenem, więc zobaczymy, jak się to tutaj nam potoczy. Właściwie, o, dotąd gdzieś ta strefa jest. I bo tu są największe wolumeny. Zobaczcie, tutaj ktoś realizuje swoje zyski za każdym razem. Dobrze, teraz jeszcze mam tutaj parę rzeczy do sprawdzenia. MLN ktoś prosił. MLN. Zaraz też powiem o paru walutach z GEMS i nowym pokoju, więc spokojnie. MLN, BTC, Bittrex może. MLN, BTC. Nie wiem, co to jest, ale ma kiepski wolumen. MLN, BTC, Bitfinex. Jeszcze kiepszy wolumen. Za bardzo nie mogę nic powiedzieć o tym MLM. To jest ML. To ktoś chyba może, nie wiem, no jak ktoś to kupił, to no, to są takie dosyć torby tutaj. Cena dosyć duża w BTC, ale nie widzę melon. Nie widzę, żeby to szło. No taki ogromny Copen Handel, więc target to może będzie tutaj na granicy 006-008. Tyle mogę powiedzieć. KCS. Super. KCS, czyli Qcoin. Qcoin weźmiemy sobie na dwie, na USDT Tether. Zobaczcie, Qcoin ładnie schodzi na dniówce ładnie schodzi. I uważajcie, bo Qcoin może mieć ostre wyłamanie górą tutaj już jutro. Albo znowu spadnie na dół. Chodzi o te kluczowe wyłamanie tutaj. Tutaj zobaczmy. Mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj support. Jeszcze zobaczymy sobie tylko. O, zobaczymy sobie tutaj. Zobaczcie, Fibonacci równiutko na tym suporcie. Także uwaga na Qcoin. Ja to dam tylko tutaj na szybko na Telegram. O, Qcoin. KCS USDT to jest tak, jeden den, uwaga na duże wyłamanie, o, dobra, i jeszcze sprawdzimy sobie, oj, mój mikrofonik, KCS BTC, to jest też na Qcoinie, czyli Qcoin Share, dostajemy niezłe tutaj bonusy, też dobrze wygląda na, to jest, pamiętajcie, że to jest dniówka, ten wykres nie od razu wypali, ale jak już wypali, to będzie to silna moc. O, proszę bardzo, jesteśmy znowu tutaj na tym pięknym suporcie. Są takie poziomy, więc zobaczymy. Idealne wejście, takie bezpieczniejsze, byłoby dopiero na 0, na 9300 satów. Więc zobaczmy tutaj. No, energia dopiero się zbiera na tygodniówce. I no musimy poczekać na to wyłamanie i nie ładować się tutaj wcześniej. Jesteśmy w tym range'u. Widzicie, ten range może nam spaść jeszcze tutaj do dołu. I potem, jeżeli by spadł, to by było piękny retest i piękne kupno. Dobrze, jeszcze została Maker, ktoś tam się pytał. MKR, ja gram tylko do BTC, więc Maker na Bitfinexie chyba większy jest. No, liquidity nie bardzo jest, ale Maker, zobaczcie, Maker ma w tej chwili, o, taki head and shoulders tutaj, więc Maker mógłby mieć tutaj taką linię w tej chwili, a tutaj drugą. O, powiedzmy, tu będzie taki touch, więc wyłamanie tutaj, o, tutaj dobrze było, to teraz można narysować normalnie.
O, patrzcie. Wyłamanie. To będzie już ostatnia może taka analiza, powiedzmy. O. I popatrzymy na inne monety z pakietów. No i tutaj właśnie może być teraz wyjście z tego kanału. No mamy, tylko mamy trochę za mało energii. No jeszcze bym tutaj nie za bardzo to tak inwestował. Dobra, przejdźmy sobie na nasze monety tutaj z Augustu. Zobaczcie. A jeszcze pokażę dobrą korelację ADY z do Ethereum na przykład. Jest tu bardzo taki ADA BTC ETH BTC na przykład na Bittrexie. Ok, muszę mieć wyższe konto, żeby coś tutaj na mnie wyszło. ADA BTC ETH jeden dzień. No jest jeden dzień, także no powinno być ok. Nie wiem, może coś takiego. O. Tak, też nie. No niestety, że muszę to wybrać. O, Ethereum, powiedzmy Bitstamp może. Też nie, nie wiem, może moje konto po prostu nie ma takich rzeczy. Chciałem zobaczyć tutaj właśnie taką korelację. Widziałem gdzieś to na jakimś, na giełdzie mogłem to zrobić, ale no dobra, trudno. Dok dzisiaj troszeczkę tutaj zaliczył. Takie różne dołki, ale zobaczcie, wybił się równo, tak jak wtedy mówiłem, że się wybije do góry z tego wyłamania. Podobnie jest też z LTO, ma dużo wiadomości, jest już w tym trójkącie, zobaczcie, LTO jest już w tym trójkącie, więc tutaj może być agresywne kupno w tej chwili. Tutaj może być agresywne kupno, ok, i te wyłamanie tutaj, właściwie jeszcze można je przedłużyć. O, lekko tutaj. I te któreś wyłamanie z tych dwóch będzie świadczyło o tym, że LTO właśnie będzie szło do góry. Teraz dam to też szybko na Telegrama. O. Momencik. LTO BTC. I w tej chwili SPX, dużo ludzi właśnie w SPX się tutaj zawiodło, ale już SPX wychodzi, zobaczcie, coś tutaj się stało, jest ogromny wolumen. Zaraz musimy poczekać, aż nam się otworzy ta, tutaj ta godzinówka i będziemy jechać dalej. Jeśli chodzi teraz o Telegram, to zobaczcie, mamy tutaj właśnie Telegram, powstał nowy pokój, Gems Hunters. Tutaj właśnie polujemy na malutkie mikrokapy, które idą do góry. Głównie będzie się to działo na Uniswapie, ok, wszystko, więc będziemy używać na przykład Uniswap Vision do namierzania tutaj różnych projektów i będziemy sprawdzać to tutaj właśnie na CoinGecko. Także to, co wczoraj mówiłem na przykład o tej DIA, to zobaczcie, z 2,60 już kosztuje ona 3,24, podobnie jak na przykład DOS, o którym mówiłem parę, już kosztuje 33 centy, ja o nim tutaj mówiłem, jak miał 9 centów, więc już jest 300%. OK, 300%. Więc jeżeli te setupy i te wszystkie rzeczy gówno dają, no to właśnie ten nowy pokój na właśnie Telegramie zrobi robotę, bo będziemy mogli polować. Zaraz potem nagram, jak tradować w ogóle na Uniswapie, jak stworzyć MetaMask, jak przesłać to wszystko. Także będzie się ostro działo. Gem Hunters. Tutaj można zrobić z małą sumą bardzo, bardzo duże rzeczy. No ja na przykład wszedłem tutaj w VSN i już no tutaj spałem akurat dzisiaj długo, ale druga szansa i zaraz pewnie sobie wymienię na coś innego, tym bardziej, że ta DIA też będzie prawdopodobnie rosła tak jak Band, powiedzmy, i kawa, właśnie jeszcze tylko pokażemy kawę i jedziemy do wiadomości, więc Band już zaczyna się znowu podnosić, więc tutaj musimy wytestować te dolne ramię. Ale na 15 minutówce to wszystko widzę, no jest już energia, nie wiem, ten band po prostu się kręci, chyba wszyscy wchodzą, są wszyscy, więc uważajcie, bo coś może być w ten poniedziałek, naprawdę, nie wiem, ale coś może być, pamiętajcie, że wszystko idzie do góry, czy to pary dolarowe, czy to pary, nie wiem, BTC, to jest złe.
to jest, wiem, że widzicie zielone, świetnie, każdy zarabia, ale pamiętajcie, że tak rynek nie może iść. Coś się tutaj kroi, ktoś ucieka z czegoś, że właśnie to wszystko rośnie. Coś jest tutaj nie tak. Ludzie, którzy trzymają zwykłą kasę, uważajcie, a my tu co inwestujemy, miejcie stop lossy, bo coś tutaj pierdzielnie, Więc coś tutaj pierdzielnie. Jeszcze tylko kawę zobaczymy sobie. Kawa BTC, zobaczcie jak kawa odjechała. Kawa odjechała podobnie. Już tą animację mogę tutaj zdjąć. Zobaczcie jak kawa odjechała. Kawa wróciła do swojego kolejnego topu. Ma jeszcze dużo energii. Na tygodniówce cały czas rośnie, więc chciałbym, żeby jeszcze raz kawa tutaj nam zaliczyła ten dołek. No i wtedy byłoby pewnie to ostatnie zakupy. Ale kawa ma coś w to dlatego, że był jest chyba news był chyba dzisiaj z BNB BTC na Binance, że kawa dodaje BNB jako właśnie DeFi collateral, czyli zabezpieczenie, czyli dając, wpłacając BNB na platformę kawy, będzie można uzyskać ten XUSD, czyli ten XUSDC, które tam jest taki X w tej monecie, czyli tak jak mamy na Makerze, mamy DAI, to od kawy takie coś dostajemy. Kawa jest między cross-chainowa, czyli między blockchainowa, więc pozwoli adaptować różne monety i tym samym popyt na nie dawać. Czyli jeżeli ktoś trzyma torby, powiedzmy, w jakiejś monecie i ta moneta dostaje, powiedzmy, kopa, ok, no to wtedy, znaczy ktoś trzyma torby i ta moneta zostaje dodana jako jakieś zabezpieczenie w długach, to automatycznie jest popyt na tą monetę, bo ci ludzie mogą na przykład z tych toreb coś sobie uzbierać i od razu wziąć pożyczki, kredyty, które no albo spłacą, albo nie spłacą. I tutaj właśnie BNB czeka na te wyłamanie, więc jest to no, całkiem dobre. Ale przejdźmy do wiadomości. Patrzcie, Fear and Greed Index 77, to świeże trochę. 77, zobaczcie, to jest ogromna moc, to jest... Pamiętacie, w normalnym świecie, jak jest zielone światło, okay, to idziemy, okay, a jak jest czerwone światło, to stoimy. W giełdzie jest odwrotnie. Czerwone kupujemy, zielone sprzedajemy. Ulica pcha się zawsze w takie rzeczy. W sumie nie lubię tego określenia ulica, wolę określenie herd, stado, okay, bo ulica to wszyscy my. Przecież, nie wiem, ja nie mam siebie za jakiegoś tutaj zajebistego, nie wiem, jestem taki dudle jak you and me, jestem nikim innym, jestem typowym amatorem, pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak profesjonalista, każdy mówi profesjonalista, kto to jest profesjonalista? To jest zimna osoba, której zależy tylko i wyłącznie na kasie, profesjonalista nigdy z wami się nie zaopiekuje, tak jak amator. Pamiętajcie, amator z hobby ma pasję. Jak oddajecie samochód mechanikowi z pasją, to on go przejrzy do końca, od początku. Ale jak oddajecie samochód, powiedzmy, takiej stacji, nie wiem, ASO, to tam mają z góry procedurę i mają to w dupie, czy macie to, czy macie tamto. Jest po prostu tak zrobione i ciach won, nie ma jakichś tam rzeczy, są tylko sztuczne takie różne, nie wiem, podejścia. I tak samo jest z każdą inną usługą, Dlatego w małych miasteczkach, jak są jakieś usługi, każdy siebie zna, to są to usługi zazwyczaj bardzo dobre, opiekuńcze. Koleś, listonosz, który rozwozi pocztę na te same osiedle, zna tych ludzi, wie, że ktoś może być gdzieś tutaj, wie, żeby tego nie zostawiać, a na przykład kurier, który jest po prostu biznesowo gdzieś tam wrzuci paczkę, nawet nie zadzwoni, w dupie ma to i leci. Tak właśnie jest profesjonaliści, tylko uczą nas czego innego. Profesjonalista to nic innego jak zawodostwo, a zawodostwo to jest wtedy, jak ktoś za zawód dostaje pieniądze. Rozumiecie? Więc tak samo jest w naprawach komputerów. Dajcie coś do sklepu komputerowego, to wam odpierdzielą to naprawę, ale jak dacie do jakiegoś pomysłowego Dobromira na waszym osiedlu, to on przejrzy wszystko, nawet kurz z wiatraczków powyczyszcza. Za cenę pewnie jeszcze mniejszą, a nawet jak taką samą, to będziecie mieć super serwis. Więc pamiętajcie, nie ma tutaj takich rzeczy. Już typowo jak się zapisujecie na giełdę i ktoś wam truje dupę jakimiś rzeczami, których wy nie rozumiecie, to już widzę, że to jest profesjonalista, któremu nie zależy na tym, żebyście coś tutaj zrobili, tylko żebyście dali zarobić giełdzie, prawda? Crypto Bubbles, patrzcie, uwaga, dump alert, dump alert, to będzie po prostu kurna dump i dump. Uwaga na to wszystko, zobaczcie, band 165%. Och, Link 65%, RLC 30%, a przecież umierało, WED 19%, ZEN, wszystko idzie do góry. Uwaga, bo coś tutaj się może stać. A mamy SP500, co? Główni opadają,
a zobaczcie, cały rynek inny idzie, tak jakby było zładowanie tej kasy z tych głównych technologicznych firm, które dały dużo zarobić ostatnio, przez ostatnie dwa tygodnie, na te właśnie mniejsze podkupowane. Tak jakby taki cykl się utworzył, tak samo, zobaczcie, tak i tak, tak i tak. Więc coś tutaj się dzieje, coś tu, jak to mój kolega mówi, śmierdzi mi mur grabią, więc zobaczymy. Patrzcie, Bitcoin Derivatives Data, rally to 11500, likely to start a greater move. No i teraz, patrzcie, jest mnóstwo teraz artykułów, że już zbliżamy się, moonshot, pięknie, 2017, moon. Jeśli sobie przejrzymy tylko Bitcoina na takiej skali większej, patrzcie, na takiej skali większej, wam tylko pokażę, wyłączymy tylko, co tu mamy, Bybit to nie, Bitstamp jest dobry, ok. Tygodniówka, no i patrzcie, jesteśmy mniej więcej, byliśmy mniej więcej w tym tutaj toku, o tutaj, i mniej więcej tutaj mieliśmy. Potem mieliśmy taki spadek, czyli ten spadek był tutaj, ok. Potem mieliśmy ten wzrost był tutaj. Potem był ten tutaj spadek, o tutaj mieliśmy ten spadek. Tu był taki, nie wiem, możemy to mieć teraz w tym miejscu, albo jesteśmy w tym miejscu, albo w tym. I teraz zobaczcie, mamy wzrost, po którym będzie też spadek. Po którym będzie, wydaje mi się, że tutaj ta kapitulacja całego rynku, ja bym tego nie brał pod uwagę, więc raczej ten fragment to jest to całe. Ok, to jest to całe. A ten wzrost to jest mniej więcej to, tutaj. Więc zobaczcie, wzrastamy i osiągniemy jakiś tam wysoki poziom. Jakiś tam wysoki, to znaczy, weźmy go sobie, zmierzmy. Tutaj ten poziom był mniej więcej od tego momentu do tego, było to 65%, ok? A tutaj powiedzmy od tego momentu 65% będzie to gdzieś na 17 tysiącach, widzicie? Na około 17 tysięcy, więc uwaga na ten tutaj wskaźnik 17 tysięcy, więc dopiero jesteśmy tutaj, zobaczcie, i będą jeszcze szanse, żeby wejść, zobaczcie, będą szanse, żeby wejść, tu już będzie koniec wtedy, jak już zobaczymy, Bitcoin będzie rósł po 1000, po 2, po 3, po 5, po 10, każdego, powiedzmy, każde 3 dni, no to już raczej trzymać i po prostu jak będzie wielki, ogromny dąb, wtedy się tego pozbywać. Oczywiście nie jest to porada, sami musicie mieć swoje po prostu gacie ze stali i tyle. Ja będę pokazywał, co ja będę robił, ok? Więc uważajmy, bo to może być to. Tutaj może być teraz hipertoniczny wzrost. To jest tygodniówka, pamiętajcie, że w środku tych tygodni, jak taka jest tygodniówka, powiedzmy, są tutaj dniówki. I dniówka chodzi, spada. W każdym tym tygodniu jest 7 dni. OK, 7 dni. Tutaj może być różnie, OK? Więc spokojnie, kto jeszcze się nie załadował w ten pociąg, o którym teraz już wszyscy mówią, spokojnie, jeszcze będzie miał szansę, jeszcze nie wszystko jest przegrane. Jeśli taki kolega chciał, żebym mu właśnie pokazał, jak się to robi, jego syn się zdecydował, ale mówię, że jest już przegrane, także spokojnie, lepiej zobaczyć coś później. W tym właśnie. No i tutaj jest taka audycja, New Bitcoin Bull Market, ok, no i zobaczcie, taki recap, jak teraz właśnie to wygląda, że mamy nowy bull market, tak jak mówiłem, teraz wszystko jest do góry, każdy bull market, zobaczcie tylko, pamiętajcie te słowa, jak zacznie spadać, wszyscy będą święcić, że tu już jest koniec, Boże, Bitcoin wraca do 5 tysięcy, do 3 tysięcy, zobaczycie te artykuły, to one tak kręcą wszystko, ok, dlatego ja nie czytam tak za dużo takich rzeczy, idzie cena złota do góry, recyrkulacja krypto, pieniędzy, znaczy recyrkulacja pieniędzy, jakie zostały władowane w kryptozombie, czy takie projekty, które już upadły, powiedzmy taki Stellar, który nic się nie rusza, ok? Taki, co tam jeszcze jest? Taki Lisk na przykład, który też już nie za bardzo pokazuje. Takie tam jakieś NEM i inne takie, które były shillowane w 2017 roku, ok? Z nich ta kasa teraz wypływa i wpływa właśnie w nowe DeFi rzeczy. Nowe właśnie. Dużo nowych ludzi się pojawia. Zaraz będzie kolejny artykuł tutaj. I dużo nowych adresów. No i peer-to-peer market cały czas rośnie. Wiecie, także ktoś jeszcze mnie prosił, chyba żebym tego Liska zobaczył. Mi się wydaje, że dużo osób się załadowało w torby liskowe jeszcze w 2017 roku, jak było to shillowane dzięki właśnie polskiemu YouTube'owi. No jesteśmy tutaj na tygodniówce. O, uwaga, Lisk może mieć swoją jakąś premierę w tej chwili. I ja uważam, że Lisk to nie jest dla mnie. Za bardzo.
ale na krótką metę może dać ładnie zarobić. To jest chyba ten halving, który się zbliża tutaj, więc na dniówce musi trochę odzyskać energii, ale Lisk, tutaj powtarzam, Lisk może mieć teraz swój edition dzięki temu hype'owi i może dać zarobić mniej więcej, powiedzmy, tak, gdzieś tutaj około 200%, czyli do 4,193 Bitcoina, ok? Na dolarowym ujęciu, bo jeszcze pewnie trzymacie to w dolarach, to było wtedy typowe takie polskie tradowanie. Nie wiem, no dobra, weźmy sobie na Binance. Na dolarowym już się wyłamuje i zobaczcie, mam tutaj ogromny head and shoulders. Ja go spróbuję tak zmierzyć, tak po prostu mniej więcej tutaj. I to będzie tylko taka symulacja, to jest takie już zakładanie zakładów. Lisk może pójść na 3 dolary, 3 coś. Tutaj musi przebić ten poziom. Jak przebije ten poziom, no to będzie dobrze. Zobaczcie, już tutaj mamy supporty tych krzywych, a na tygodniówce mamy bardzo dużo energii. Więc uwaga, Lisk może się zmienić. Może się zmienić. Już tu uprzedzam komentarze, mówiłem, że Lisk to nie żywy projekt. Powtarzam, jest teraz halving i wydarzenia różne nadchodzące na Lisku, ale dopóki Lisk nie przejdzie przez na przykład jakiś DeFi partnership, to nie ma, ale te energie i to wszystko może świadczyć, że wkrótce zobaczymy od Liska coś związanego z DeFi, jakaś aplikacja, jakieś coś, nie mam pojęcia, ale coś tutaj wygląda na bardzo duży ruch. Ta konsolidacja tutaj no, budowała dużo mocy, no i tygodniówka ma bardzo dużo, więc obserwujcie Liska. Wątpię, żeby akurat na takim hype doleciał do 30, ale no może dać te 100-200%, ok? Może dać te 100-200%. Taki właśnie Lisk. Zobaczcie, tutaj do ludzi w Polsce dzwoniła skamerska firma, która podawała się, że jakiś urząd skarbowy, który musi coś tam zweryfikować, jakieś transakcje i trzeba tam to zdeponować gdzieś tam u nich na adresie i no i potem kasa znikała i właśnie tutaj zostało wydane przez naszego tutaj watchdoga finansowego, że to jest skam, że nie jest w Polsce nie jest uregulowana żadne kryptomarkety, nic nie jest regulowane. Więc żeby uważać i tutaj uważać. Więc ciekawe, kto takie rzeczy robił. W sumie mieliśmy BitBase, Cam Attack, mieliśmy potem jakieś tam, nie wiem, zamknięcie jakiegoś polskiego kanału tam też na YouTubie. Co tam dalej mieliśmy? Jakieś tam inne rzeczy, a banki mówią, że Bitcoin to skam, żeby nie kupować. Ten polski artysta mówił, że też, żeby Bitcoin coś z nim zrobić, bo jego kolega się powiesił, coś takiego. No i teraz mamy tutaj atakującą grupę. Wiecie, nie wiem, no może dla kogoś to jest takie coś, ale to wszystko jest w jednym celu, żeby wystraszyć ludzi. Więc akurat ta skamerska grupa i to jeszcze tutaj tak tutaj. Słyszeliście, żeby Urząd Skarbowy czy Kontrola Finansowa wykazywała, że publicznie w takim coin telegrafie, że jest tutaj jakiś atak, żeby uważać, że w Polsce nie jest kontrolowane coś. Słyszeliście, jak jakiś jest skam, jak nie wiem, jak był jakiś Amber Gold czy coś, to tylko było w telewizji o tym, jak nikt nic nie pamięta. Ale czy słyszeliście, żeby ktoś kogoś ostrzegał? To jest powodzenia, good luck with that. No i zobaczcie, wielkie przebudzenie inwestorów. No i właśnie mówię, że w tej chwili jest zielone światło, ok? Zielone światło powoduje, że ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z tradingiem, nie mają nic wspólnego z inwestowaniem, tak zwani lokatorzy trzymający kasę na kartach, ładują się w giełdę, bo wszystko rośnie. Władują się w krypto, bo wszystko rośnie. Widzą te procenty po 500%, po 1000%, po 500%, po 5000%. Ładują się i to jest zguba, bo się władują na samym topie. Tak jak mieszkania, co ludzie pokupowali w 2018-2019 na, nie wiem, na kredyty duże, że niby nie mieli gdzie mieszkać i w ogóle mogli się przemęczyć jeszcze przecież trochę, bo teraz już ceny spadają. No i będą z tymi kredytami. I tak samo jest tutaj. To jest takie same coś, takie same podejście, rozumiecie? Więc pamiętajcie, mamy Telegram, ok? Mamy pełno grup tutaj na Telegramie, pełno wiedzy, każdy się może nie wiem, władować, ok? Mamy szybki start na YouTubie, ok? Tu akurat mam komentarz, zaraz pokażę ten komentarz tutaj taki.
Mamy szybki start w zakładce wideo playlisty na Telegramie i mamy jeszcze partnership z OKX. W firmie taki partnership, no po prostu mam link afiliacyjny, który daje wam różne bonusy. Prosiłem, żeby jak najmniej było dla mnie, jak najwięcej dla was, żebyście zaczynali. I na OKX mają paper trading, czyli nie trzeba się nawet KYC rejestrować. Jest tam tylko level 1 KYC, to jest tylko chyba imię i e-mail, coś takiego i tyle, nie potrzeba żadnych dowodów, więc możecie wpisać w tej rubryce tam cokolwiek i next. No i wtedy możecie zrobić sobie paper trading, czyli paper trading to jest tradowanie na papierze tak zwane, tylko że macie cały interfejs giełdy do siebie, czyli macie fikcyjnych 10 tysięcy i obstawiacie. Możecie robić derywatywy, różne normalne spot trading, czyli testować sobie to, co się uczycie z filmików i z różnych tam innych, powiedzmy, manuali za free, bez ryzyka. Jak będziecie pewni już tego wejścia, no, zobaczycie jakąś swoją strategię, no to wtedy możecie w to włazić i wtedy już nie ma, w tej chwili macie trzy rzeczy. Macie Telegram, macie szybki start i macie giełdę OKX za darmo. Rozumiecie? Za darmo, bez ryzyka. Bez ryzyka. Jest to szkoła, której nikt nie reklamuje. Rozumiecie? Nikt nie reklamuje. Jest to szkoła, której nikt nie reklamuje. Nikt wam nie powie, że możecie nauczyć się tradować za darmo. Rozumiecie? Wsparciem takim, jaki tutaj jest. Za darmo. Oczywiście mój kanał na pewnym etapie będzie tutaj płatny. Tutaj właśnie, o proszę bardzo, jest jakiś komentarz, że ktoś zarabia na tradach, nie potrzebuje sprzedawać szkoleń sygnałowych i ten. Takie gadki, okej, okay, zazwyczaj są prawdopodobnie od, nie wiem, ja wiem, innych youtuberów albo kogoś, kto po prostu, no nie wiem, ma jakieś tam sprzężenie zwrotne w dupie, ale mi się wydaje, że jest to po prostu od jakichś tutaj konkurentów, bo są tylko pojedyncze takie komentarze i tak to właśnie wygląda. I chciałbym powiedzieć właśnie, bo sporo ludzi może mieć takie myślenie, że ktoś zarabia na tradach, nie potrzebuje sprzedawać grup sygnałowych, okej? Okay? Powiem tak coś. Jeżeli ktoś uczy się i żeby zostać kucharzem, pracuje w czyjejś restauracji, w pewnym momencie mówi, okej, okay, otworzę swoją restaurację, dobra? No i otwiera swoją restaurację, no i kucharzy. Ale widzi, że może zarabiać na nauce innych, nowych kucharzy, okej? Okay? Oraz może sprzedawać swoje przepisy też. I ktoś tu mu wpada, mówi, ej, ziomek, ale ty tylko na tym powinieneś zarabiać, a nie na tym. Rozumiecie teraz, jaka to jest alegoria? Każdy, kto rozwija swój biznes, kto rozwija siebie, który po prostu ktoś dąży do cały czas usprawnień i kontynuacji, będzie zarabiał na różnych innych rzeczach, bo to jest naturalna ekspansja, robienie tego. Kogo można zrobić na dwie rzeczy? Chytrość i zdzierać z ludzi, albo spokojnie, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić i żeby można było pomagać. Ok? Żeby można było pomagać. Ja jestem typem człowieka, się dowiedziałem, lightworker, więc przynoszę światło tam, gdzie jest ciemność. Możecie się śmiać, mam to w dupie, ale tak właśnie jest. Przez całe życie zresztą tak. Możecie zapytać ludzi, którzy mnie znają. Po prostu możecie zapytać. Zawsze tak jest, że często tracę, ale pomagam innym. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj właśnie podpowiedziałem, że powodzenia wąskowzroczny geniusz, no bo ktoś nie widzi tego, ok? I tak jak mówię, większość tych ludzi, co mają takie właśnie spostrzeżenia, miały biedne dzieciństwo. Nie wiem, może była agresja, może rodzice nie dali miłości, może czegoś. Dlatego jest to wyładowywanie swoich gniewów gdzieś tam. Rozumiecie? Tak właśnie to jest, więc jak większość ludzi nie ma czegoś takiego, większość ludzi tutaj daje te komentarze pozytywne, super. Czyli naprawdę jednoczymy dobrą pakę tutaj, wiecie? I to jeszcze się odniosę, bo dużo komentarzy na podatek było. Wygląda na to, że podatek, tak jak tu mówicie w Polsce, jest tak, jak wy mówicie, a jest w Irlandii inaczej. Tylko pamiętajcie, że jeżeli mamy transakcję, ok, tutaj mamy kupno, a tutaj mamy sprzedaż, dobra, no to te transakcje tutaj trzeba chyba wykazać, jak się, nie wiem jak to jest w Polsce, niby się płaci tylko od wypłaty i tego podatek dajesz, ale to by była pralnia brudnych pieniędzy, to ja nie wiem jak to jest, bo można by było te krypto dostać z, nie wiem, ze źródła XXXXX, potem wpłacić je na giełdę, przelać na konto bankowe, zapłacić podatek i byłyby legalne. Nie wiem, nie wydaje mi się, że to tak jest. Ja wiem, że Sławomir Mentzen mówił to i tamto, ale mi się wydaje, że nie wspomniał on, że w kryptobiznesie tradujesz na 20-25 giełdach, różnych walutach, różnych rzeczy i no nie wiem, bo powiem tylko tak. Będąc Polakiem, będąc w Polsce, przeżyłem 20 tam powiedzmy 5 lat, nie spotkałem się, żeby jeszcze państwo rozliczało coś na moją korzyść, ok? Wolę być przygotowany i wolę zrobić to wszystko po transakcjach, rozliczyć, gdzie miałem straty, zyski, żeby później nie przyszło mi za 10-20 lat płatność z jakimiś tam, nie wiem, odsetkami, że będę musiał, nie wiem, zastawić nerkę, żeby to wszystko sprzedać. Rozumiecie? Jeżeli kupowaliście gdzieś, gdzie jest KYC i wysłaliście swoją fotkę, ok?
pamiętajcie, że oni mają ten rekord i mogą potem do nich dojść. Programy będą coraz lepsze i wystarczy im jeden adres, jaki mają, ok, wasz, i po adresie w blockchainie namierzą wszędzie, gdzie chodziliście i wszystko. I za każdym razem, jak urwie im się trop, płacicie za to. Ok, tak przynajmniej jest tutaj i uwierzcie mi, wątpię, że w Polsce będzie inaczej. Jak jeżeli rząd będzie potrzebował pieniędzy, to kurde, zrąbię wszystkich. Okay? I tak jak mówię, zobaczcie, ludzie ładują się tutaj, pokazują Stany Zjednoczone, w których też to się działo, Robin Hood, tyle ruchów, dlatego klienci normalni już ładują się w krypto i zimny prysznic będzie ten, co będzie spadek tego wszystkiego. Wtedy wszyscy powiedzą koniec krypto, koniec wszystkiego. Pamiętajcie, my tutaj jesteśmy i my chcemy tego spadku, bo wtedy będzie można się jeszcze lepiej obłożyć. Także muszę nagrać jeszcze ten filmik z tym Uniswapem i to tyle. Na razie, trzymajcie się.